Witam, nazywam się Sławomir Majda. Zapraszam na warsztatowe omówienie tematu pracy z dekalogiem, ale w aspekcie przemodlenia dekalogu samego w technice intencji. Wydrukowałem sobie z internetu, czy powiedzmy z Biblii, wziąłem, już nie pamiętam jak to było, ten dekalog. 10 prostych zdań, banalny temat, 20 minut, temat zrobiony. I zacząłem się w pewnym momencie drapać w trakcie robienia, że coś mi tu nie pasuje logicznie, jeśli chodzi o trzecie przykazanie. No a jak zacząłem potem zgłębiać kolejne tematy, rozszerzać je o zakresy tej banalności, no to się zrobiło kilka lat pracy, nie mówię codziennej, no to byłoby przesada, ale no powiedzmy w odstępie tygodnia, dwóch tygodni, miesiąca pojawiają się kolejne konteksty dotyczące łamania tego dekalogu. No. Pamiętasz drugie przykazanie? Możesz przytoczyć? Nie, pamiętasz, to nie jestem wcale pewna, ale ono mówi o czym ono mówi, to mogę powiedzieć. No powiedz. Ono mówi o tym, żeby nie stwarzać wizerunku niczego, co żyje w powietrzu. No i właśnie, dobra, dobrze, zaraz to mówię. Bardzo dobrze. Na morzu czy w tak, i nie oddawać temu czci. Nie nadawać temu postaci, nie robić z tego rzeźby ani obrazu i się do tego nie nosić. To jest ta treść. No. Ale ja miałem wbite w głowę zupełnie co innego, bo treść ten. Która tutaj jest napisana. Nie będziesz. Tak, czyli mamy ten sam dekalog, ale dwie różne wersje. Czyli to jest wersja katolicka, chrześcijańska, powszechnie znana, a to jest wersja żydowska, która jest, no, w moim rozumieniu tą, która nie łamie dekalogu, bo to jest sprzeczne z dekalogiem. Co to znaczy, nie będziesz wzywał imienia Pana Boga swego na daremno? No nie jest to... Czy kiedyś my wzywamy imię Boga na daremno? Jeżeli wzywamy Pana Boga, to jest nam niezbędny i potrzebny. Ale to jest trzecie przykazanie. Pierwsze, nie będziesz miał Boga, czyli jest jakieś już widać manipulacja. Ktoś ją zrobił. Pierwszą manipulację zrobił oficjalną, bo mogła być jeszcze wcześniej jakaś. Mojżesz. My nie wiemy, jak to wyglądało, ile on miał tych przykazań. Może było ich 12, może 15, może 20. Pierwszy, teoretycznie jest napisane, że było 10, a mogło być 15. Teraz no, trzeba było zrobić intencję z ilości, która została nam zabrana, nie jest udostępniona, których my nie znamy. Ilości z manipulacji, my nie wiemy. Tu już widzimy dwie oficjalne. To są nagłośnione. Mówię, to są banalne tematy. Okazuje się, że jednak nie. No i teraz skutki złamania drugiego przekazania, powiemy, że są banalne, tak? No, Jezus przyszedł, ogłosił się, czy został ogłoszony Bogiem, czy stwierdzono, że On jest... Głos powiedział, że to jest Bóg, że to jest umiłowany Syn, moim umiłowanym Synem, no nie wiemy czyim, bo nie powiedział. Powiemy, że są same pozytywne skutki, no ale popatrzmy, co się na świecie zmieniło. O, przez 2000 lat. Jak wojny były, tak są. Chrześcijanie, jak mordowali chrześcijan, tak mordują. Jeden drugiemu boku, no, nic się nie zmieniło. Ani w chrześcijaństwie, ani między chrześcijanami, a innymi wyznaniami. Nic się na lepsze nie zmieniło. Czyli no, coś jest nie tak. Być może na skutek łamania dekalogu. Teraz jak ja sobie... Bo składamy informacje dotyczące tego, co należy byłoby uwzględnić w dekalogu. Mamy w Polsce poślubionych 300 żon przez Jezusa. To jest zrzut ekranowy. Tak? Czyli Jezus, jedni powiedzą chrześcijanie, że działał słusznie. I to jest nieistotne dla chrześcijan, ale ma 300 żon. Czyli ma harem. Czy harem jest tym, co Bóg chciałby dla każdego? No bo jak chciałby Jezus, to czemu nie... Na przykład ja mam nie mieć 300 żon. No bo skoro Jezus ma, może, to czemu nie ja? Albo czemu mój sąsiad? Wszystkim porówno. Czemu Jezus ma mieć 300? To są legalne żony
poślubione przez biskupów. Oni by, przepraszam, biskupi udzielali ślubu w Polsce. Tematy się nawarstwiały. Zacznijmy od pierwszego. Pierwszy, nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Wchodzimy do kościoła katolickiego i w doktrynie jest, w trakcie godzinnej mszy, Jezus jest wymieniany. Czy ktoś z was jest w stanie powiedzieć, w jakiej proporcji w stosunku do Boga w trakcie godzinnej mszy? Bóg jest wymieniony tylko raz. Zdecydowana większość. Ale ile? Mniej więcej. Ile razy jest w liturgii? 80 do 20. Może. Nie ma tyle. Bóg jest właściwie wymieniany w jednej modlitwie tylko. Nie, nie. 8 razy jest wspomniany 8? Bóg, a Jezus 80. Czyli to jest 1 do 10. Czyli tu już jest złamanie tego pierwszego, tak? Tu się łamie. I to u promotorów oficjalnie. U tych, którzy oficjalnie powinni tego Boga promować. Nie promują Boga, promują bóstwo. Drugie tośmy już omówili, tak? Mamy 2 wersje już, ale pojawia nam się 3. Nie będziesz miał Bóg, co źródło, nie będziesz miał. Czy się pamięta, aby Dzień Świętych święcił, tak? To mamy takie. Dzień Sobotni święcił, to tutaj jest, szabat. Potem mamy odpoczynek, więc sobie tu odpoczywaj. No szczerze mówiąc, akurat ja tutaj łamię ten dekalog. Miałem z początku obawy, czy nie uchybiam Bogu. Ja mam tyle pracy, że nie jestem w stanie pracować. W sensie chodzi o wzywanie, tak? Nie. Łamanie Dzień Święty święć. Aha. Czyli niedziela. To, co tutaj między innymi PiS wprowadził w Polsce, niedziela wolna od pracy. Przynajmniej dla tych sklepowych. 300 tysięcy ludzi. No tu ja to łamię. Ja sobie to uświadomiłem. No nie widzę w tym krzywdy uchybienia Bogu, bo ja się dużo modlę. Chodzi o to, że ludzie kiedyś jak pracowali od rana do wieczora, mogli nie mieć czas na modlitwę. A ja się dużo modlę, więc ja modlę się i w zwykły dzień, i w niedzielę. Tyle samo praktycznie. Więc można, tu... Można powiedzieć, że może Dzień Święty co dzień. Tak, tak. Modlę się w samochodzie, w różnych aspektach, na bieżąco. Czego nie może powiedzieć na przykład handlarz albo górnik. Tak. Czy nawet ty, jak stoisz tu w sklepie i tam coś sprzedajesz na okrągło do wieczora, no to nie masz czasu, w ogóle nie masz możliwości skupienia się na tym, nie? Wyjdziesz z pracy czy na przerwie gdzieś, no to tam chwilę pomyślisz. To dla takich osób to jest wtedy rzeczywiście niezbędne. Ja tego nie mam. I pracuję. Zauważyłam taką różnicę, że ludzie podchodzą do tego tak, że tą pracę dzielą na zarobkową i taką niezarobkową. Nie wiem, czy spotkaliście się z tym. Ale to może są być... osoby, które nie robią w niedzielę nic kompletnie, na przykład nie wolno ci odkurzać, włączać pracy, tak, i tak, tak dalej. Nie? Też tak. Za młodu jak byłem, to tam rodzice, mama właśnie, na to zwracała uwagę. Nie róbmy, bo jest niedziela. Zwracała uwagę. Później spotkałam się z tym, że są osoby właśnie, które owszem, ale pracę zarobkową, że nie wolno wykonywać, że wszelkie inne prace możesz, tylko nie tą zarobkową. A w Czechach z kolei to już nawet w święta takie, nie wiem, w Nowy Rok, w Boże Narodzenie, w Wielkanoc, to pełno ludzi na dachach murują, budują święta. Oni mają oficjalne święto, a siedzą normalnie na budowach, bo to widać, bo już co w fabrykach, to nie jestem w stanie powiedzieć. Nie? Na Zachodzie popularne jest. To może wynikać z laickości społeczeństwa. Tak. Często, kiedy święta państwowe, czy tam narodowe, takie święta określone w kalendarzach, często są wykorzystywane do, ludzi wykorzystywane podczas wolnych domowych. Ale na Zachodzie też jest dużo ludzi innych wyznań, natomiast tu mamy chrześcijan, ja też powiedzmy wychowany na tej doktrynie i no, powiedzmy wiem, mam świadomość, że ten proces pracy mojej w niedzielę, która polega na tym, że sobie siedzę, czasami też słucham i piszę modlitwy, więc no, jakoś tam sobie to tłumaczę, że no, nie jest to takim dość istotnym, ale to, na to warto byłoby zwrócić uwagę. 4.
Czci ojca swego i matkę swoją. No, kłótnie w rodzinie, nie? Afery. Ja jestem tatuś też dla potomstwa. No, tutaj różnie bywało, nie? I dziecko czasami nie potrafiło umyć 6 klanek spośród 6, no to się robiły afery. No, ale ja nerwy to samo w drugą stronę z rodzicami, no to różnie. Czy mnie się to słowo nie podoba? Czci. Ja bym to bardziej zamieniła na szacunek. Szacunek. No ale to być może kwestia też znowu kopisty albo kogoś, kto... Bo to jest tekst przed 2800 lat, czy powiedzmy no 3000. Tak, więc... To pochylenie czoła do rodziców. Nie, wiesz co, pochylenie tak, ale na zasadzie takiej, no dobra, no szanuję cię, ale znowu, żeby nie czcić, nie uprawiać kultu. No nie, no w sensie nie patrz, no jakby... Nie nadawać rangi Boga, powiedzmy rodzicom, nie? Tak. O tej czci do rodziców też mówił Konfucjusz. Tu, no, to tam też ten kult przodków w Chinach jest mocny. Żydzi tego nie mają. No chrześcijaństwo to tak, jak widać, nie? No byle jak, szczerze mówiąc. W ogóle tego nie ma. Ale te elementy, no, trzeba też uwzględnić. Czy się kłócimy, czy się nie kłócimy. Ja powiem tak, moi rodzice są już wiekowi, ale dokładam starań, poświęcam im tam uwagi, to praktycznie codziennie teraz. No choćby akurat mówimy o tej praktyce tutaj, którą ty teraz wykonujesz, tak? Czy nie wiem, czy podanie jakiegoś tekstu modlitwy. No ja wiem, że oni żyją też, bo dużo poświęciłem czasu na to, żeby przemadlać dla nich. Dla nich. No nie będę opowiadał historii, bo to jest kilkanaście lat. Tam różnych jakichś, no, już dla osób starszych tematów, ale tego było mnóstwo moich modlitw za rodziców i dla nich. Tak, ja wiem, że one przyniosły pozytywne skutki, bo rodzice żyją, a mogło być bardzo różnie. Także o tym też by warto. Robienie właśnie intencji z tego, tak? Dbania, niedbania o rodziców, czy bycia rodzicami dla dzieci takich zgodliwych, kłótliwych. To są tematy, które tutaj się... A potem mamy, czemu mamy dziecko z ADHD? Tak? Jak ono ma nas czcić, jak ono ma nas szanować? A może myśmy nie szanowali kogoś? Albo synuś socjopata? Albo nadmierne dbanie przez mamusię o synka, o synusia szczególnie? Żeby miał na flaszkę na przykład, czy tam, nie wiem, finansowanie przez mamusię? No tak. Tak, tak. Tu jest pełno takich historii. Kolejne. Nie będziesz, nie zabijaj. No i co? No wiadomo, podrzynanie gardła sąsiadom. No ale taka mucha komar. Koniecznie z tego intencję zrobić. Zabijania bąków. Komary, muchy. Nie wiem, różne na ulicy stworzonka. Ostatnio przejechałem, a tym się zdarzyło tak. Ślimaka na podjeździe, to w tym tygodniu. Ślimaka na podjeździe z garażu, a wyjechałem na ulicę, co się nie zdarzało, nie wiem, z 20 lat. Przejechałem jakąś, nie wiem, łasicę czy coś podobnego, jakieś stworzenie. No i afera wielka, no bo wewnętrzne takie poczucie, że no coś zrobiłem nie tak. Nie mówię o zabijaniu ludzi, to mówię o zabijaniu zwierząt. A myjemy się, tak? Mamy na sobie, w sobie 2 kilo bakterii. No to jedna kąpiel zabija ich miliardy. Każda ma duszę. No trzeba z tego intencję zrobić. Wydalanie bakterii z ciała też, nie no, poprzez poranne toalety. Nie będziesz czynił kradzieży. Pomysły? Jakie intencje? Podatki. Już nie mówię o kradanie kogoś oficjalne. Podatki. Płacimy podatki. Zarabiam złotówkę, płacę od niej podatek. Ja nabijam na kasę fiskalną. Pamiętam, najniższa kwota chyba było 20 zł albo 2 zł. Jaką nabiłem na kasę. Ale byłem kiedyś w saunie i pamiętam, nie wziąłem mydła. I już wszyscy poszli, ja zostałem ostatni i już po zabiegu, po wszystkim, no chciałem się umyć i ktoś zostawił butelkę z płynem, płynnym mydłem. Nalałem sobie, umyłem się i słyszę. To nie twoje. Nie. On bierze moje mydło.
on już mnie nie potrzebował. On już go nie potrzebował, bo wiadomo, że to i tak szło do kosza wszystko na śmietnik, ale już to skomentowano. Tak? Że wziąłem cudze. I teraz weźmy tam komuś z kieszeni coś ze świadomością, bo jak człowiek nieświadomie weźmie, to jeszcze może to jakoś naprawić. Ale weźmy coś cudze, nie wiem, ubranie, żonę. Męża. No, weźmy coś cudze. To już nie mówię, że Bóg widzi. Ale to widzą no, tłumy. To nie, że jedna, ten co go okradli. Tłumy widzą. I co on pójdzie? No pójdzie zaraz do Boga, powie, Boże, no akurat tu na kolegę pokazałem, ten mnie okradł. No to co natychmiast się dzieje? No musi mu zadośćuczynić. Róbmy z tego intencję. Pytanie jakieś chciałeś zadać o kradzieżach. Proszę. No właśnie, ja z tymi podatkami to bym ciężko dyskutował. Przeznaczenie podatków to jest inny temat, ale jest obowiązek podatkowy. I teraz tak, popatrz, ja mam sytuację taką, że wiem akurat, bo ja nie zarabiałem długie lata, tu gdzie żyłem był kryzys, tu było największe bezrobocie, jedno z największych bezrobocie strukturalnych. Nie pamiętam, 20 czy 30% mieszkańców w wieku produkcyjnym nie miało pracy. I nie było tej pracy, naprawdę. I ja sobie wymodliłem pracę w latach kryzysu. Znaczy, może nie tyle pracę. Pracę, że miałem dochody. Tak? Ale ja wiem, że ja wymodliłem. Ja jestem tego świadomy. I długie lata miałem taki jakiś dyskomfort, że nie płacę podatków, nie płacę ZUS-u. Ja to żyłem z tym. W związku z tym, jak mi się poprawiły finanse, a powiem, że zarabiam bardzo dobrze dzięki boskim dotacjom, to skoro on mi daje, a państwo wyznacza jakiś zakres podatkowy, to ja nie mogę się uchylić. No tak. Tu nie ma dyskusji, że ja zapłacę tyle, albo oszukają, bo pójdzie na wojsko, albo weźmie, nie wiem, ktoś tam zmarnotrawią, minister ukradnie, czy pójdzie na burdel pana szefa jakiegoś tam, nie? No przepraszam za wyrażenie, no. Agencja towarzyska w jakimś tam domu u szefa. Przez siebie daje też innym. No to jest... Tak, tak, ale i, że to jest zawyżone, powiedzmy, że za dużo tych podatków, to jakby nie ma tutaj znaczenia. Ja mam zarobione, ja mam zapłacić od tego podatek. Koniec. Ja nie dyskutuję z tym. Naprawdę nie, bo wiesz, pamiętam pierwsze wysokie podatki, gdzie musiałem zapłacić, bo zarobiłem, no jak zarabiałem załóżmy 1000 zł, legalnie, na rękę, to tam niski jakiś podatek był wtedy. A w momencie, w którym zarobiłem 4000, ja musiałem 1000 zł, no powiedzmy kwotowo, nie? 1000 zł podatku zapłacić. To była bolesna w następnym miesiącu. No te pieniądze poszły, a nagle trzeba było znaleźć 1000 zł, tak, i zapłacić. I zapomniałem o tamtej sytuacji, bo mi się to, tak jak mówię, poprawiło. I teraz załóżmy, że mam zapłacić, załóżmy, ten 1000 zł. No to tam sobie, no powiedzmy, to już lekko idzie, ale jak mam zapłacić 3, to ja się bardzo cieszę. Dlaczego? No bo sporo zarobiłeś. Ale jest jeszcze taka konstrukcja podatku VAT-owskiego, kiedy możesz nie mieć ani złotówki i nie mieć dochodu realnego, a VAT masz do odprowadzenia. To ja akurat jestem od tego wolny, bo po prostu nie wszedłem w te progi VAT-owskie. Aczkolwiek jestem płatnikiem VAT-u, ale zerowego. No przy tej działalności, którą prowadzę, to tak wygląda. Jest taka sytuacja, że masz do odliczania wynagrodzenia, dziesiątki innych rzeczy, dochodu zero albo strata i 5000 podatku VAT-owskiego odprowadzenia. No ale to jest coś, na co ktoś się zgodził, podejmując jakąś działalność gospodarczą. Ja, że nie miałem operatywności na tyle takiej, żeby założyć prężną firmę wieloosobową, działam sam, w związku z tym mieszczę się w tych dochodach, które zarabiam i mnie te moje podatki, które ja płacę, satysfakcjonują. I naprawdę dzisiaj jak patrzę, że mam do zapłacenia 2,5 czy 3 tysiące, mówię teoretycznie, o kurde, jest dobrze. I dziękuję, dochód i konkretny zysk. Tak, i dziękuję Bogu, że mi tak. I cieszę się, że i czekam na większy, co niektórym właśnie ciężko jest zrozumieć, jak ja się mogę cieszyć z podatku. A mnie to cieszy.
ale nie okradam budżetu. Czy mówię ZUS-y i tak dalej, bo ja mieszkam na granicy, więc dla mnie założenie firmy w Czechach to byłoby po prostu jedna chwila i jest, tak, kwestia podatków, ale że ja tu zarabiam, to ja nie mogę nie mogę uchybić Bogu. Bo On mi daje pieniądze, bo ja wiem, że ja do Niego poszedłem i On mi to dał. I tak jest ze wszystkim. No pytanie, jak ktoś nie ma powiedzmy takiej działalności, że łatwego pozyskiwania pieniędzy, no to trzeba to wymodlić. I tutaj mi pomogło moje modlitwy, nagrałem dużo tekstów, napisałem dużo tekstów, naprawdę mnóstwo, to jest kilkaset stron tekstów o tym pozyskiwaniu pieniędzy, o wydawaniu, przerobiłem intencje i były pewne progi. Pierwsze to były właśnie te duże takie teksty, nie wiem, pierwszy tekst to miał 30 stron, nic nie dało, kompletnie, nic. Ale już takie 120 stron, jak napisałem te modlitwy o pracy sześcioodcinkową, no to mi tu przyniosło jeszcze nielegalną pracę, ale były już były takie dość odczuwalne dochody. Później praca, przepracowanie intencji, około 1000, no to ja już rzeczywiście poczułem spokój. To już się tak, że tak powiem, poukładało. Ale to jest cały czas takie patrzenie, dobra, gdzie mogę komuś uchybić, tu zarobiłem, kasa fiskalna, podatki, dziękuję. Nie kradnę. Bo mnie zaraz rozliczą. Ja to wiem. Legalna żona, legalny samochód, to wszystko jest w miarę możliwości, bo tam czasami no jakiś, powiedzmy, przekręt robię na zasadzie takiej, że no nie wydam komuś paragonu, ale go nabiję za dwa dni, bo pamiętam, że mam, no bo tak akurat mogę zrobić, nie? No to właśnie, nie jest jakieś uchybienie. Ale właśnie to jest bardzo ciekawy problem, bo to jest podciągnięcie obowiązku podatkowego pod przekazanie o kradzieży. No tak? Dokładnie, tak, żeśmy to podporządkowali. Dlatego ja tutaj zapytałam, bo to jest takie bardzo nietypowe przyporządkowanie. A można okraść Boga? No, z tego wynika, że tak. No bo jeżeli Pan Bóg coś dał, a myśmy się nie wywiązali, prawda? Czyli no co zrobiliśmy? Tu bym jeszcze proponował zrobić intencję z 99 imion Boga. Jest taki mój artykuł oparty nieważne, ale jeszcze wiele osób myli Boga z bóstwami. I na przykład zabranie ze świątyni dowolnej religii, nie mówię chrześcijańskiej, jakiemuś bóstwu, ukradzież świętego posągu dowolnej religii, no na przykład stoi w kościele złota monstracja, która dla Żyda, czy Araba, nie wiem, buddysty, to jest po prostu kielich, tak? I on jest oznaką bałwochwalstwa, czczenia bóstwa, no, kultu bałwochwalczego, który z Bogiem nie ma nic wspólnego, ale dla katolika będzie to okradzenie samego Boga. Osobny temat, a przecież były takie kradzieże, że protestanci w Polsce, Szwedzi czy nie wiem, Niemcy okradali kościoły, czy chociażby to, co się działo w Rosji, tak, za rewolucji. No, okradali Boga. To może gdzieś być w umyśle, czy powiedzmy poczucie winy duszy, że się okradło Boga, ale się okradło świątynię jakiegoś bóstwa. Tylko że on był przypisany w randze Boga, czy jakiegoś tam żywego Boga, czy bogini, boskiej matki. No, jeżeli to było wielkie dzieło sztuki, no to rzeczywiście można, Pan Bóg dał komuś, prawda, talent do tworzenia na przykład Witold Stwoszowy. Tak, ale ukradł dzieło sztuki, a nie okradł Boga. Dwie różne rzeczy. Może być też na takiej zasadzie działać, że samopoczucie winy budzi negatywny skutek karmiczny w przyszłości. Skutek jakiś będzie zawsze, to tutaj nie ma. Kradzieży na pewno. Ale jak już się okradnie Boga, to teraz jeszcze trzeba mieć wiedzę, którego się okradło, na przykład Boga Jezusa, uważanego za Boga przez chrześcijan, czy ukradło się Krishnę przez buddystów, uważanego za Boga, czy się okradło rzeczywiście Boga, nie płacąc należne podatki. Bo materialnych rzeczy Panu Bogu ukraść raczej trudno. No nie da się. Ale taki dar, prawda? Pan Bóg dał dar,
a my z tego daru, no, prawda, jeszcze żeśmy ten dar jak gdyby okradli. Ładnie ci się serce, ładnie ci się serce otwiera. Proszę? Czakra serca ci się otwiera ładnie. Rozkręcasz się. Także to, no ja nie widzę. Ja nie widzę, ani swojej aury nie widzę. Ale niektóre rzeczy widzę, a niektórych nie. Ruszyło. Łatwiej jest cudzy zobaczyć. Swoje no to trzeba stanąć przed lustrem. Jeszcze mi się a propos tych kradzież, że są osoby, które mają takie jakby skłonności. Mów troszeczkę głośniej. Takie jakby skłonności niektórzy mają. Czy to, no bo jakby tłumaczyć kleptomanie. Zawodowy złodziej. Że on kradł zawsze przez na przykład 30 lat z tego żył. Taka łatwość. Tak jak kobieta, która jest piękną prostytutką i robi ten zawód, wykonuje przez załóżmy 40 lat, no załóżmy ile to jest możliwe. Później w kolejnej inkarnacji rodzi się dziewczynka lub chłopiec i on nic innego nie umie. I już może nie mieć urody, rozumiesz? Ale zostają nawyki. No chciałaby kobieta mężczyznę, ale nie umie. Ona nic innego nie umie, tylko znowu musi mieć autobus kochanków, no bo po prostu to jest nawyk już w tym momencie. To jest nawykowe działanie z poziomu duszy. Osoba się tego nie nauczyła, ale to jest z poziomu duszy. To także kleptomania, czy nawet, wiesz, też tutaj warto pamiętać o reinkarnacji przy dekalogu. Co prawda mówimy o chrześcijańskim dekalogu, ale reinkarnacja tutaj sporo rozwiązuje tematów, bo mamy no, w Polsce skandale. Afera Amber Gold, afera ten minister ukradł, tamten minister, tu wiemy teraz minister jakiś tam, to jest znikł, tak, ma agencję towarzyską we własnym domu i to mu nie płacą podatków jeszcze, jakieś tam manipulacje, wszystko w porządku. Natomiast załóżmy taki minister, no teoretycznie, ukradł 1 000 000 złotych, to niech będzie 50, mafie VAT-owskie. Jak mówią, 600 system dziennie wjeżdżało do Polski. Ktoś się na tym obławiał. No nie mówię celnicy, ale wierchuszka cała. No to jest niemożliwe, żeby, no nawet niechby mieli pożytki tylko dzienne 1 000 000 złotych, no to ktoś się na tym dorobił. Może to było mnie, ale ktoś miał z tego zyski. Naród tracił. No więc załóżmy teraz, przejdźmy do świata bliskowschodniego, gdzie za kradzież jabłka obcinają rękę. No jak? Za jabłko? A teraz popatrzmy karmicznie, ile ukradła osoba, inkarnacja tej duszy, wcześniejszej inkarnacji, ministra. Czyli tego ministra znowu gdzieś spotka no coś podobnego, jakaś kara, tak? Nie, a weźmy takiego pana, był taki, pamiętam, on Polek, jak to mówią, pod Smoleńskiem, czy zginął w katastrofie z panem Kaczyńskim, miał takie krótkie rączki, pamiętacie go? Był taki, kojarzymy, nie? Postać. Takie krótkie rączki miał, no chodził w krótkim, przy krótkim, no czemu? No bo miał długie kiedyś, lepkie palce. Ja nie mówię człowiek, bo ten mógł być szlachetny, co zresztą wszyscy podkreślają, ale inkarnacja gdzieś karmiczna w poprzednim wcieleniu. Czyli dzieci, które się rodzą z takimi szczątkowymi, bo czasami się rodzi dziecko i ma taką szczątkową rękę. Tak, albo krótkie. Dużo krótszą, tak, prawda? Tak, no karły. To daleko idące inwalidztwo, bo no mimo, że jest sprawna ta ręka, to ona no ma 3/4 tak długości. To jest wcześniejsza karma złodzieja jakiegoś, ale mógł być gigantyczny. Dużo gigantyczny. A czemu są karły? No te logiczne, nie? Bo już był wielki. Za duży. No to się teraz umniejszy. Wielkość mogła być, że wiesz, że się ubóstwił, no na przykład wielka postać na ołtarzu, albo wielki władca, cokolwiek. I później się rodzi. Rodzi się karzy, metr. No to mu wystarczy tyle. No, to jest reinkarnacja. Co posiałeś, to masz. A nie przemyślałeś, no to tym bardziej. Intencje z tego wszystkiego. Naprawdę to są tak rozłożone, szerokie tematy. Jedno pytanie, ponieważ no wiadomo, że człowiek w obecnym życiu płaci za działanie właściwie własnej duszy. Tak. Ale też poprzednie decyzje jej inkarnacji. Czyli i to wiele osób, bo ja już nawet w internecie jak coś piszę, to tam niektórzy podnoszą rabunek, ale ja za to nie chcę odpowiadać. Nie będę za to odpowiadał. No nie ma. Posiałeś, masz.
Nie ma tłumaczenia. To człowiek już ma zrealizować ścieżkę i koniec. Chyba, że powie przepraszam. Przepraszam. Ja pamiętam, jak zacząłem te intencje robić, to znaczy pokłony w ogóle, wymyśliłem technikę pokłonów po panu Hellingerze, tylko rozszerzyłem to. No to zacząłem dodawać, jakie elementy w tym pokłonie trzeba zrobić. No przebaczam ci za to, że... Przepraszam cię za to samo, a za jeszcze więcej. A proszę Boże o sąd Boży nad nami, między tobą a mną, z tego względu, znaczy między tam kimś, komu robię pokłon, bo ja nie wiem, co jeszcze. To zaczęło wtedy działać. I tak samo tutaj, no do tego, do każdego przykazania osobno pokłon bym proponował zrobić. W tych różnych wariantach, ale to się nie da. To z tych 10 zdań już mamy 20-minutową, tak? 30-minutową, a jesteśmy w połowie dekalogu. Nie, na razie jesteśmy na razie tylko na kradzieży, gdzie różne rzeczy włączamy do tej kradzieży i określamy podmiot tej kradzieży. Tak. Że nie kradniemy Bogu w wypadku kradzenia rzeczy materialnej. Ale można świadomie Boga okraść, że ktoś na przykład... Ale można świadomie, tak. Nie płacąc, znaczy nieświadomie. Ale można świadomie, bo są tacy na przykład agnostycy czy bałwochwalcy, którzy wiedzą, że to jest Boga, bo niektórzy mogą mieć poczucie, że coś należy do Boga, czy jest darem Boga, rozumiesz? Ale darem na przykład dla mnie, a przyjdzie drugi, żeby mi to zabrać, bo mi to Bóg dał, bo on chce mieć. Może być taka sytuacja. To wtedy jest podwójne, bo Bóg mi dał mnie, więc dopilnuję tamtego, a teraz ja mam krzywdę, więc też jeszcze będę starał się, żeby ta krzywda została, że tak powiem, wyrównana. To może być bardzo różne konteksty. Nie ma znaczenia świadomie czy nieświadomie. Ma. To w sądzie, wiesz, no nie wiedziałem, no przepraszam. Ja nie wiedziałem, że ja byłem bałwochwalcą, bo czciłem obrazy. Modliłem się do obrazów. Ja, Sławek. Tak. No ale podniosłem ten temat. Jeżeli robi coś świadomie, to raczej... No jeżeli nieświadomie od takiego się urodziłeś i na przykład w modlitwie powtarzasz, modlisz się do Boga Ojca przez Chrystusa Pana naszego. Tak. A łamiesz dekalog. Ale jak nie wiesz, że są dwie wersje, no to jakoś jesteś, masz wytłumaczenie. Ale jak wiesz, że są dwie wersje, jeszcze promujesz, że ta jest prawdziwa, że ta jest prawdziwa, która jest, ma 100, jest, ona jest z 1917 roku. Ta wersja jest, ma w tej chwili 102 lata. No to jak to wiesz, a robisz, to będzie bolało. Ale jak nie wiesz i robisz, to jednocześnie nie modlisz się do Boga. Bo tak, te modlitwy nie są wysłuchane. I nie. Potem przychodzi człowiek, mówi, ja mu mówię, że może się raka pozbyć w 3 dni. Mówi mi, aha. I na tym się rozmowa kończy. To kwestia w ogóle z Wami są jest taka, że on myśli, że jakiś idiota, tak? No tak. No. On wie. No bo jak? Zdrowaś Mario, on mówi... On mówił... może wie, ale... Czyli osobowość może nie wiedzieć, a dusza może wiedzieć. Tak? Dusza też może być odjechana całkiem, wiesz, żyjąca w innym świecie. To jest... Poza tym są tacy, którzy nie są w stanie ogarnąć z poziomu duszy. Nie są w stanie. Na poziomie duszy... takie są blokady i dusza może być o takiej konstrukcji, matrycy powiedzmy, że nie rozumie tego. Nie jest w stanie. Poza tym są różne hipnozy, kodowania, gdzie na poziomie duszy dawane. Hipnoza to jest kodowanie na poziomie duszy, że tego nie poskładają się te nie myśli. To myśli, takie myślenie pudełkowe. On dostał tą informację i koniec. Przyswoił i to już wystarczyło. Nic więcej nie potrzebuje. Myślenie pudełkowe. Tyle. Bumbasa, jak tutaj. To jest takie myślenie, nie? Nie wyjść poza jakąś tam obszar. Jesteśmy na... Nie będziesz mówił przeciwko bliźniemu świadectwa fałszywego. No ale tutaj no z tą fałszywością to też no, warto zrobić samą intencję. No nie kłamać na cudzy, nie mówić jakichś powiedzmy negatywnych rzeczy. Powiem tak, jest dużo moich tekstów, które ludzie odbierają osobiście, ale ten sam mechanizm wyłapał, pamiętam, Leszek Żądło, który pisał tekst pod siebie, a wiele osób czepiało się go, że to jest o nich osobiście napisane. I to samo u mnie mówią. Czepiają się mnie geje, czepiają się mnie księża, no różne środowiska. No bo ja zdefiniowałem wzorzec, ale nie o panu Wojtku czy o pani Jadzi, tylko ogólnie. A ktoś to wziął do siebie, że to ja mu tu. Czyli zagrało w nich
to samo. Tak. Dany wzorzec. Ale przerzucają to na kogoś. Na kogoś, tak. Że ja źle zrobiłem, a on nie odnosi tego do siebie, że to jest jego wzorzec, nie? No wkłamanie o kimś, czy rzucanie kalumnii, no to wiadomo, to skutkuje negatywnie, nie? Kłamstwa. Zresztą w tej chwili w polityce jest tego pełno. Jest jakaś polityczka ze strony prawa, nie, przepraszam, Koalicji Obywatelskiej, taka kandydatka do Sejmu, a mamy za tydzień wybory do Sejmu, którą w dzienniku telewizyjnym wycinają jej wypowiedzi, robią z niej fragmenty i wygląda to tak, że ja nie zabiłam, ona mówi, że nie zabiłam, a telewizja publiczna publikuje, zabiłam. Rozumiecie? Po iluś, to jest oficjalnie się dzieje teraz 2019 rok w polskiej telewizji. Nie pamiętam, jak ta pani się nazywa, ale na YouTubie jej film można obejrzeć, a w dzienniku telewizyjnym zupełnie inne wersje. Wycinane są sekwencjonowane fragmenty. No teraz bardzo łatwo jest manipulować, tak? No tak, ale no to jest łamanie dekalogu. Tak. Na dzień dobry, przecież za to przyjdzie odpowiedzieć komuś. Ale to nikt na to nie patrzy w tej perspektywie, bo on ma za to płacone. Może jeszcze w tym życiu na przykład. No tak, bo na przykład okłamie żona albo mąż, tak? Bo siedzi to zresztą pewnie młodzież męska się tym zajmuje, przychodzi, no to żona go okłamie, no nie wiem, powie, że jest wierna, a na przykład tam autobus kochanków. No i to się skumuluje gdzieś, nie? Albo skończy życie leżąc przez 10 lat w jakimś domu opieki i bełkocząc od rzeczy. Też może być. Cokolwiek. Cokolwiek. No tu przyjdzie odpowiedź, no musi przyjść, bo po prostu pokrzywdzeni idą do Boga z tym elementem, z tym danym tekstem, mówią: Boże, ale tutaj jest nie tak, a zresztą Bóg sam też widzi. Ale jak nie ma presji, to że tak powiem, on może z opieszałością pewną odwlec to w czasie, ale jak są presje, to przyjdzie zapłata natychmiast. Nie będziesz pożądał bliźniego, żony i tak dalej, służebnic, wołu, osła. Ani żadnej rzeczy, która jego jest. Temat prosty, łatwy do domyślenia. Chyba tu już nic nie trzeba dopowiadać. No, dlaczego nie trzeba? Na przykład zazdroszczenie komuś lepszego. Nie ma ludzi, którzy mają wszystko. Zazdroszczenie komuś lepszego samochodu, jest to pożądanie czyjejś rzeczy? No tak. Nie. Nie. Wiesz co, nie, chciałbym mieć to, co ktoś ma inne, lepszego, ale chcę mieć jego, to jest co innego, bo on ma takie, to ja chcę mieć takie samo. I tu jest mechanizm, bardzo dobry, bardzo dobra kwestia. Rakowcy zazdroszczą zdrowym. To nie jest złe. Nie. A zazdroszczą, bo ten jest zdrowy. Oni pożądają zdrowia. Zdrowia. Rozumiesz, to jest ten sam mechanizm. Ja chcę mieć na przykład auto elektryczne, ale no ktoś ma, no to dobrze, bo on sobie zarobił. To ja mu tego nie bronię. Ale u nas nie ma tego, właśnie tego brakuje. To dobrze, bo on sobie zarobił. U nas tego takiego drobiazgu. No to zazdroszczenie komuś zarobków, ale że on się dorobił na przykład cudzym kosztem, okradł. To czasami to jest moralne, niemoralne. Ale zazdroszczenie komuś, żony, że ma, nie. Tylko, że coś ma. Zazdroszczenie, czysta, żywa zazdrość, nie na zasadzie takiej, że ktoś ciężko pracował i sobie kupił, tylko właśnie bardzo często osoby, które nie robią kompletnie nic, narzekają, chodzą po opiekach społecznych, zazdroszczą, wylewają tony zjadliwości, złośliwości różnych na ludzi, którzy ciężko pracują, żeby cokolwiek mieć. Czy to się też do tego odnosi? No trzeba by było z tego intencje zrobić, rozbudować. To podejrzewam, że tu by powstało kilkadziesiąt intencji właśnie pasożyta, jakiegoś takiego, który no, mógłby się chcieć dorobić właśnie na innych, a samemu nic nie robiąc, tak jak mówisz. Ale na przykład pokrewnym tematem, teoretycznie to jest pokrewny temat, zazdroszczenie komuś cudzej żony. To już nie jest to, że ja, bo ja mam żonę, załóżmy, nie. Albo ktoś zazdrości mi mojej żony, bo ładna. Tak? Mojej konkretnej, bo a ma swoją. Tak. To już jest zupełnie inne zjawisko. No właśnie. To też się porto, bo on jej nie chce, ukraść. Chce. Ukraść. Tak, bo ja chcę samochód, który ma ktoś, ale taki sam.
A ja mam konkretną żonę. Moją. Tak. To nie jest to samo. Bo rzecz materialną możesz sobie stworzyć, nie? Kupić taką samą, ale już osoby nie. Nie jest to samo. No chyba, że to jest jedna, jedyna rzecz istniejąca na świecie. No tak, ale kobieta, wiesz, wiadomo, jak sobie ktoś już, czy mąż, nie? Wiadomo. Ja rozumiem różnicę. Zobaczcie, co się w Polsce dzieje. Kiedyś tego nie było. Jest 30% rozwodów. Dochodzimy do Stanów, do poziomu Stanów Zjednoczonych. A dlaczego? Raz, że nieprzytomność, no to jest inna spora, inny temat. Dużo narkomanów, alkoholików przyszło, więc to są nieprzytomne wybory. Ale to jest właśnie to, że no jeden drugiemu zazdrości, jeden drugiemu podbiera. Jedna drugiej podbiera. I tak naprawdę to ludzie dorośli nie tracą na rozwodach. Tak naprawdę na rozwodach tracą dzieci. Ale to jest znowu karmiczne. Z dnia na dzień zbędne i niepotrzebne. Ale to jest znowu karmiczne. Czyli dzieci posiały to, rozumiesz, tu się wszystko... Dzieci posiały to, w jaką rodzinę przyszły. Wybrały sobie. Tak, one to wytworzyły kiedyś komuś. I teraz jakby doświadczają. To jest reinkarnacja. Nic się nie dzieje bez przyczyny. Tak, w tym całym świecie to Bóg to tak wszystko układa. A zresztą on ma tam, no nie powiem na karku, ale przed obliczem pełno różnych aferzystów, którzy przychodzą, a bo ten ma krzywdę taką, a ten ma taką, tego ukradli, tego żona zdradziła. No i on to potem układa, żeby to było wypłacone. Tylko że chrześcijaństwo poza Jezusem odrzuca reinkarnację, natomiast wszyscy modlą się, żeby on reinkarnował jako jedyny. A nikt nie patrzy o to, że wszyscy inkarnują, tak? Że wszystkie dusze inkarnują i to tak się nie ma końca, no, że to się wszystko bełta. W chrześcijaństwie jest uważane, że nasze ciało umiera, to jest koniec. A dusza idzie do Boga. No. I co dalej z tą duszą, się niczego nie mówi. No prawda? Bo się nic nie wie. Na tym się kończy. Dusza idzie do Boga. Ale wszyscy się modlą o paruzję, znaczy sporo osób modli się o paruzję, czyli o reinkarnację Jezusa, czyli jemu wolno, a mnie już nie. No ale jeszcze jest piekło, poza tą... Właśnie nie, do końca się nie mówi, że idzie się do Boga. Tak, to, tylko jest nie, piekło nie, jeszcze. Ale do się przenośnie się sugeruje, że czeka się na sąd. Na sam. Ale to my jako nieboszczycy leżący w trumnach czekamy na sąd ostateczny, żeby zmartwychwstać. No tak nie do końca to jest przegadane, no takie wyjaśnione. Natomiast co się dzieje z duszą? To wiemy, że dusza idzie do Boga i koniec. Bo to jest, Bóg to jest jedna wielka tajemnica, Jezus to też jest jedna wielka tajemnica, nikt nie wie, o co chodzi, nie wie jak, no to dlatego, bo nie robią ludzie, nie przemadlają tego, dogmat narasta za dogmatem, no i to powstaje taki bełkot myślowy, bełkot intelektualny też, tak? I w zależności od tego, w którą stronę idzie polityka, takie dogmaty powstają. Co jest akurat wygodne rządzącym. I mamy 10 zdań dekalogu. Wszystko? Nie wszystko. Tam jeszcze dalej jest coś. A nie, to tam po tych osłach było, to już było koniec. Nie będziesz pożądał żony bliźniego. Wiesz co, katolicy podzielili dekalog, wycięli to drugie, wycięli to drugie, wstawili sztuczne, zmienili kolejność i podzielili dziesiąte, zrobili z dziesiątego dwa. Ja wiem, bo ja przecież pamiętam, że ani żadnej rzeczy, która jego jest, to było w jednym przykazaniu, którego ja się uczyłam, jak byłam taką malutką dziewczyną. Czyli tu są, mamy dwie wersje i proponuję zrobić dwie wersje tego dekalogu, ale w znaczeniu takim, pisania dekalogu, przepisywania, kopiowania, mówienia, promowania, tam jeszcze coś by się znalazło, tak. I nierealizowania na przykład, oczywiście z przyczyniami, nie kopiowania, ja tego nie robiłem, ja nie zmieniałem dekalogu, ja wszystko robię, wszystko w porządku, to oni, ja nie. Czyli dodajemy słowo nie, nie kopiowania, nie kłam, nie pisania, nie fałszowania, nie zmieniania dekalogu. A jeszcze jedna, przepraszam, że tak zdominowałam, ale wiele rzeczy jest dla mnie nowych, bo wy Państwo jesteście tutaj chyba nie pierwszy raz. Natomiast mówiłeś, Sławku, że my nie wiemy, jaki rzeczywiście dekalog otrzymał Mojżesz. Nie wiemy. Bo nie wiemy. Czy to i od kogo? I od kogo, tak? Tak, tak. Nie wiemy. Wierzenia, niewierzenia w to, czyli dajmy przeczenie, że Mojżesz otrzymał dekalog bezpośrednio od Boga, ale mógł dotrzymać od kogoś innego. My tego nie wiemy.
Czyli to od tego musimy zacząć. A sytuacja taka, mówi się, że on przeszedł przez morze sposób Morze Czerwone w sposób suchy. A jeśli przepłynął na przykład ze swoją rodziną i trzema kozami, jednym stateczkiem i potem mieszkał na Syjonie u ciotki? I nie było żadnej ucieczki 30 tysięcy Żydów z Izraela, tylko on uciekł z małą grupką? My tego nie wiemy, a napisane jest tak. A jakie były fakty, to Bóg wie. To znaczy, ja czasami czytam historię Biblii. Ale tego nie wyczytasz. Niektóre rzeczy są jak gdyby... Ale już nie podważajmy tego, nie oceniajmy tego, tak, tylko chodzi o to, że... Przemadlamy, oddajemy to jako intencję wierzenia, promowania tego, że Mojżesz zrobił tak, albo że nie zrobił tak, albo że on tam jedli tylko przepiórki i jakieś tam kasze manne, co leciała z nieba przez 40 lat, 30 tysięcy osób. Ja byłem tam na pustyni, to dla mnie, według mnie to jest niemożliwe. Ale jak było, zróbcie sobie intencję, to być może. Natomiast nie, 30 tysięcy ludzi na pustyni, no szczerze mówiąc, ja bym nie dał. Nie widzę takiej opcji. Tak, czy dekalog, czy mógł Mojżesz tyle wieków temu wymyśleć dekalog? Mógł go dostać, ale to my nie wiemy. Mógł go dostać i nie od Boga, ale mógł dostać od kogoś, komu Bóg podyktował. Albo podyktował, mógł mu podyktować Mojżeszowi, ale mógł to zrobić ktoś inny i tylko dał Mojżeszowi lub sprzedał. Nie wiemy. My nie wiemy, kto jest twórcą dekalogu i kto komu. Według mnie Bóg podał dekalog, tylko sfałszowany jest tutaj zapis dotyczący trzeciego przykazania. Bo proszę Państwa, ja znam przypadki kilka dotyczące szybkiego, ale błyskawicznego usuwania raka, tylko dlatego, że się poszło z tym do Boga, nigdzie indziej. Medycyna nie pomogła, a to było tak. Panie Boże, no jest ten rak, no, czy byłbyś uprzejmy? Był. I to w kilku przypadkach, to jest powtarzalne, to nie jest coś, co jest incydentalne, czyli jest schemat taki, idziesz do Boga, masz z tego zyski, nie idziesz, ale to jest sprzeczne z trzecim przykazaniem. To zwróćcie Państwo uwagę. Ja nagrałem osobny film, łamanie trzeciego przykazania dekalogu na ten temat. No tu, według mnie to jest przekłamanie, ale w którym miejscu ono się wdarło? Czy przełamał to ten, co zapisał dekalog jako pierwszy? Czy przełamał to Mojżesz? Czy kolejni kopiści? To tego Państwo tu z tego poziomu nie będziecie wiedzieli. Już nikt się nie dowie, chyba że znajdą. No to trzeba było się przekopać przez te różne tam wspomnienia. Kończymy. Dziękujemy.